właśnie ze stowarzyszeniem planowaliśmy zrobić taki właśnie projekt warsztaty dla seniorów, żeby no troszeczkę rozruszać nam te państwo tutaj w Pogórzu, żeby wiedzieli, jak można różne rzeczy robić z papieru, jak to wszystko ubogacić i można potem to wykorzystać dla potomności, że tak powiem, bo to starsi państwo, jak się nauczą, przyniosą wiedzę do domu i mogą przekazać swoim wnukom, pokazać. To jest pierwsza. Pierwsza impreza, no i mam nadzieję, że może jak się powiedzie, to może w przyszłości zrobimy kolejne i może będzie więcej osób na tym. Widzę, że tutaj również pomagają seniorom wnuki. Tak, i wnukowie, tak. Chodzi o to, żeby właśnie troszeczkę ich skoedukować, żeby razem się wspierali. Myśmy planowali właśnie kokardki świąteczne robić, ale panie terapeutki tutaj z Domu Pomocy Społecznej troszeczkę nas ubogaciły, także zaproponowały, że pokażą również starszym osobom tutaj, jak wykonać dekupaż na buteleczkach szklanych. Plomiki, na pewno będzie potem stunek, pyszne ciasto, kawa, herbata, no dla kogo zawsze coś mamy. Dla dzieci też soczki jeszcze, mam nadzieję, że będą zadowoleni.